fantastyczna pogoda, taka jak i jutki. Bardzo razie słońce. Pięknie. Bardzo polecam wyjazd na Islandię. Na kameru i te piękne skały. Nie pada, jest ciepło, nie ma suchych rzeczy w zasadzie, ale jest pięknie. Naszą pierwszą część podróży rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. Samolot wylatywał z Manchesteru o 6.45, a musieliśmy być na lotnisku 3 godziny przed wylotem. O tej niehumanitarnej godzinie mam wrażenie, że niektórzy pasażerowie jeszcze byli w piżamach. Pierwszym zadaniem było dostać się do Starbucksa albo jakiejkolwiek kawiarni, żeby wypić kawę. Następnym zadaniem było zaopatrzenie w alkohol na strefie bezcłowej, ponieważ jest on niesamowicie drogi w Islandii i może mocno się zdziwić, jak zobaczy się ceny. Musiałem jeszcze tylko zakupić okulary, sprawdzić, czy leci z nami pilot, no i można lecieć. Na miejscu czekała już nas nasza ekipa z Polski z wynajętym samochodem, więc mogliśmy od razu ruszyć w drogę. Plany się pokrzyżowały. Fantastyczna pogoda, taka jak i jutro. Mieliśmy troszkę plany, nie wiem, Reykjavik popada. Zajebiste. Super. Mocno polecamy Iceball. Solidne fury. Gratisy. Fachowa obsługa. No właśnie. Słów kilka o naszej zarąbistej furze i polskiej wypożyczalni samochodów Iceball. Ten rumuński cud techniki motoryzacyjnej jest najpopularniejszym SUV-em wypożyczanym na Islandii ze względu na cenę. Jeżeli twój portfel nie jest gruby jak kark pudziana i nie bierz na tym makiatu z wegańskim mlekiem z jednorożca, możesz spokojnie zasiąść do tej karocy. Jeśli chodzi o wypożyczalnie samochodów Iceball, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mieli najlepsze ceny, fachową obsługę, a także można załatwić dużo rzeczy u nich za flaszkę. Umówmy się, Duster z tego roku i w tym stanie nie powala na kolana, ale na pewno jest to budżetowa opcja, żeby przejechać Islandię. Wynajęcie Defendera na ten sam okres czasu z bagażnikiem dachowym i wszystkimi dodatkowymi ubezpieczeniami wychodzi około 100 tysięcy koron drożej. Próbując zabić czas w oczekiwaniu na lepszą pogodę, wybraliśmy się na małe zakupy. Na Islandii jest kilka popularnych supermarketów takich jak Bonus czy Kronan, ale o tym trochę później, bo właśnie zajechaliśmy na camping. Bardzo polecam wyjazd na Islandię, nie pada, jest ciepło, nie ma suchych rzeczy już w zasadzie, ale jest pięknie. I mamy wóz elegancki, bogaty. Pierwszy camping. Dobrze, mam buty trekkingowe, bo to już mi przemokły. Campingi są fajne, bo są niskobudżetowe. Tak, właśnie trzeba być młodym, nie? Trzeba się nie zachować jak stare dziady, takie stękacze. No, wcale nie pada jakoś mocno, no. Trochę delikatnego dżdżu. Nikogo się nie zabiło. Nie zabiło, no. Jeszcze nie widzieliśmy człowieka, który by zardzewiał, no. Selfos kuchnia. Proszę Państwa, dwie kucharki. Bijamy się z Violetem na wyżyny swoich umiejętności kulinarnych. Ja serwuję dzisiaj paróweczki. No jajecznicy. Jajeczniczka. W rondelku jeszcze nie parówki są. Tradycyjne polskie. Czy parówki są z koja czy ze świni? Z cielęciaka. Trudno powiedzieć. Ponieważ deszcz nie przestawał padać, stwierdziliśmy, że lepiej będzie pojechać na gorące źródła w Reykjadalur. Załogą mam wrażenie, że nie osiągnęliśmy dzisiaj zupełnie nic, no. Osiągnęliśmy tyle, jedziemy nad wodę, że popsuliśmy moją kurtkę pod pachą, a że to pada też z dołu, to mam mokrą lewą stronę ciała teraz, nie? W ogóle tak, chciałem zwrócić uwagę wszystkim, że ja nie wiem, gdzie jadę, ponieważ nadal nie ustawiliśmy nawigacji. Jedziemy. Jarek, uwaga, bo jest... Jedziemy nad wodę, wszystko się zgadza. Pod warunkiem, że woda jest bezpośrednio przed nami, bo tam jedziemy właśnie, nie? Pada, odkąd przyjechaliśmy i nie ma sensu rozbijać namiotu. Nie rozbiliśmy się. W następnym odcinku przetestujemy, jak przespać w Duster 4 osoby. Pierwsza atrakcja dzisiejszego dnia to jest, tak? Pierwsza i ostatnia. Ponieważ większość dnia spędziliśmy na campingu, próbując rozkminić, czy się rozbić w deszczu, czy nie. I nie mogli znaleźć okna pogodowego. Chyba nie będzie. Nie będzie okna pogodowego. Może w nocy. Której tutaj czyli nie ma. W dzień. Rozpoczęliśmy dwugodzinną wędrówkę w stronę gorących źródeł. Piękne widoki wynagradzały niesprzyjające nam warunki pogodowe. Żałuję, że zamiast Gore-Texu nie zabraliśmy po prostu zwykłego plastikowego poncho. Czy było warto spędzić tak, dwie godziny było deszczu? Warto. Było pięknie. Patrz na te piękne, zadowolone dziewczyny. Jesteśmy mokrzy jak... nie powiem co, ale... Ale rzeczy do przebrania mamy już tylko mokre, więc już mokrzy zostaniemy. Woda jest bardzo gorąca i jak się wyjdzie, to nie czuć tego zimna. I woda...
woda jest taka wiercząca jajkami z bukami. Tak jest, ale... Nawet jeżeli się puści bąka w wodzie, to rozchodzi się tam. Rozchodzi się elegancko, także nie ma się czym przejmować. Śmiało można wchodzić i enjoy. Polecamy zabrać się bąkawkę, herbatkę, tego nie mieliśmy. Błąd. Może jakiś mały kanaczek, jeżeli ktoś lubi. Też myślę, że można, nikt nie czuł się urażony. Po tej przygodzie wróciliśmy na camping. Ku naszemu szczęściu deszcz przestał padać i mogliśmy w końcu rozbić nasze namioty. Tak oto zakończył się dla nas pierwszy dzień na Islandii. Jest to drugi dzień naszej islandzkiej wyprawy, przeprawy przez Islandię. Niestety pierwszy plan spalił na panewce ze względu na to, że wybieraliśmy się w strefę wulkaniczną, aczkolwiek droga 417 była zamknięta i nie mogliśmy dojechać do miejsca docelowego. Dlatego. A druga kwestia taka, że atrakcje na Islandii są dosyć kosztowne i najzwyczajniej w świecie nie było nas stać na bilety. Żeby zjechać do wulkanu, tak jest. Tak. Dlatego postanowiliśmy pojechać w stronę wybrzeża i udajemy się w tym momencie do... Jaki to był klif? Teraz jesteśmy nad jeziorem... Sorry, ale bardzo ciężko wymawia się te wszystkie nazwy. Kleifarvat. Tak właśnie, tak. To jest to jeziorko i zmierzamy w kierunku klifu, napiszemy nazwę. Balahnukur albo coś podobnie brzmiącego. Generalnie okolice Grindaviku. Grindaviku. Właśnie nie tak. Będziemy blogerką. W drodze do Valanykamur zatrzymaliśmy się na gejzerach w Krasavik, a także na klifach Krishuvikuberg. Zatrzymaliśmy się właśnie na spontaniczny lunch. Mamy ze sobą przepyszne dania. O jest, pyszniejsze od moich włosów. I będziemy sobie tutaj robić piknik. Jesteśmy na klifach Krishuvikuberg. No, coś w tym stylu właśnie. I będziemy podziwiać cudowne widoki, wcinając sobie pyszne lizjofi. I co? Jak to się nazywa? Tego dnia pogoda zdecydowanie nam sprzyjała. Ciężko było nam dojechać do celu bez zatrzymywania się, ponieważ po drodze co chwilę pojawiały się jakieś nowe atrakcje i widoki. Jest 21:20 i mogłoby wam się wydawać, że kończymy drugi dzień naszej islandzkiej ekspedycji. Dotarliśmy w rejon, którego nazwę podamy w opisie, ponieważ islandzkie nazwy nas zdecydowanie pokonały. Krajobraz z jednej strony ultraksiężycowy, a z drugiej strony odgładniający ocean zachodzące słońce. Powiedzmy. I znajdujemy się też w miejscu, w którym była kręcona scena do filmu Volcano Man. Nie, to jest sen. Co? Eurovision Contest z Willem Ferrellem. No. A, sorry, no to właśnie to, a ja myślałem, że to film. Nie, on był Volcano Man, no. Tadam! Dzień drugi zakończył się sukcesem, mimo że nie zobaczyliśmy wszystkiego, co mieliśmy zaplanowane. Miejsca, które zobaczyliście w tym vlogu, nie były aż tak spektakularne, jak te, które zobaczycie w następnych odcinkach, ale i tak robiły na nas wrażenie.